wchodzimy na salony. Zamek Drachenhus przy jeziorze Wetter w Szwecji. Tutaj od strony Jönköpingu, tu w kierunku Sztokholmu. Do zamku można dojść tutaj z restauracji, stacja benzynowa Prim. Jest ścieżka i pod autostradą można sobie przejść. Strasznie dzisiaj wieje. Jest zameczek. Zamek znajduje się w miejscowości Grana nad jeziorem Wetter. Zamek wybudował Per Brache Młodszy. Wybudował dla swojej żony Krystyny Steinbuck, ale nigdy ona nie doczekała ukończenia budowy. Zmarła w 1650 roku, a budynek. Zamek oddano w 1651. W 1708 roku piorun spowodował pożar i zamek już nigdy nie odzyskał swojej. Także zaraz tam pójdę na górę. Dalsze okropne wiatrzysko. Jezioro Wetter. Drugie co do wielkości jezioro w Szwecji. A tam jest właśnie ten parking dla ciężarówek, osobówek. Także niewiele tu z niego zostało. Sobie popatrzeć. Trzeba wejść do głównej części.
okropny wiatr. No, jakieś lochy. No, nie mam tu żadnego światła. Nie będzie widać za dużo. Jest to jeden z najczęściej odwiedzanych zamków w Szwecji, no, ponieważ jest przy jednej z najruchliwszych autostrad w Szwecji, łączącej Malmę ze Sztokholmem. Tu wchodzimy na salony. Zamek był inspirowany architekturą włoskiego renesansu. Per Brachus studiował na uczelniach we Włoszech, chyba w Austrii też, no ale w Europie ogólnie. Brał udział też w wojnie przeciwko Prusom, w której został ranny. I co ciekawe, brał też udział w rokowaniach pokojowych w 1635 w Polsce, w Sztumskiej wsi, niedaleko tam, gdzie ja mieszkam. Mieszkam koło Malborka. Sztumska wieś znajduje się koło Sztumu. To jest powiat sztumski, chyba to mi się nie mylę. Ciekawostka. Zmarł w 1680 roku. Ale wiatrzysko. Masakra. Przez okna strasznie wieje. Jakieś kanały. Ciekawe, czy to były piece tam na dole, kominy, czy... No nie. Trudno powiedzieć. Tutaj jeszcze jeden kanał taki. Tu jeszcze. No, widoki bardzo ładne z zamku były. Co ciekawe, on nigdy nie był zamieszkały, ponieważ żona Pera zmarła przed zakończeniem budowy i on tu nigdy nie zamieszkał. Wyjdę jeszcze tam na zewnątrz nagrać jakieś ujęcia jeziora, ale dmucha. Proszę, co ludzie zostawiają za ciekawostki w dziurach, w murach. Co za hołota. No trudno. No szkoda. No to nic. Wracamy. Jestem teraz od strony jeziora.
bardzo. Widok jest tutaj super. Tutaj jest pełno wielkich głazów, kamieni. Można się wdrapać. Strona południowa zamku. Strona zachodnia. O, tu są głazy. Można wejść pod sam zamek. Tam jest miejscowość Grana. Strasznie tu wieje od strony jeziora, masakra. Strona zachodnia. I tu strona północna zamku. Prezentuje się całkiem na tle jeziora. No nic, czas wracać do pracy. Ciężarówka stygnie. Te kanały, które pokazywałem, to ciekawe, może to była toaleta? To jest to właśnie wyjście na zewnątrz tych kanałów. Jedno, tutaj drugie. A któż to wie? No dobrze. Nic tu po mnie.